Jak ktoś z was, mam nadzieję, że wszyscy już słuchaliście szkoły wiary, też braliście udział w szkole wiary, bo ci z was, którzy nie brali udziału w szkole wiary, to tam jest szkoła wiary. Was też zło. Proszę, kupcie tą szkołę wiary i ją przeróbcie. Ale nie przeróbcie w ten sposób, że wy sobie to obejrzycie, tylko wy to przestudiujcie, tą szkołę wiary. Bo szkoła wiary, ona doprowadza do tego, że człowiek, który się otworzy na to pytanie z Bogiem, przez to niesie mniej więcej 10 lat w poznaniu Boga, w relacji z Bogiem. I to nie jest arogancja, co mówię w tej chwili, naprawdę, na inne rzeczy, tylko ja wiem, jak ta szkoła działa. I tam mówię o Kościele, w szkole wiary. Tam mówię o tym, że Kościół to jest, działa na trzech płaszczyznach. Jest trzema płaszczyznami, a powiem inaczej, winien być, znaczy nasz jest. Że to, co my prezentujemy, to jest. Ale to nie dotyczy tylko naszego Kościoła, tylko w ogóle Kościoła. Kościół to jest przede wszystkim rodzina. Przede wszystkim to jest rodzina. Po drugie to jest armia. A po trzecie to jest koło ratunkowe dla świata. To są trzy płaszczyzny działania Kościoła. Inne rzeczy to głupoty. Ja słyszałem mnóstwo nauczeń w Kościoła. 99% w ogóle nie pamiętam. Ponieważ były one z psychologizowanymi manipulacjami. Takie to miało mieć działanie. Chodziło o to, żeby ustawić ludzi. Większość Kościoła na świecie, i ja nie mówię o Kościele, który nie jest Kościołem, tylko o Kościele mówimy. Normalnym Kościele. Działa na zasadach ustawiania ludzi. Się ustawia ludzi. No po co się ustawia ludzi? No bo generalnie ludzie są nieogarnięci. Ludzie są nieogarnięci. Ludzie w ogóle przychodzą do Boga i myślą, że chodzenie z Bogiem będzie polegało na tym, że oni się położą w powietrzu, a ten Bóg będzie ich niósł. No i potem jest niesamowita frustracja życiowa, bo tak się nie dzieje w ogóle. Nie ma takiego czegoś, okazuje się. No to tak nie jest. No więc generalnie szeroko pojęty Kościół podjął decyzję, że będzie ustawiał sobie ludzi. No ludzi się wszędzie ustawia. Różnymi sposobami. Ja byłem też w różnych kościołach, też mnie tam ustawiali, ja się też tam dałem ustawiać i ja w ogóle też miałem taką filozofię, że to tak się buduje wszystko. Potem jak Bóg mnie z tego kibla wziął i wyciągnął, to ja zobaczyłem, że to w ogóle jest inaczej. No to Kościół to nie jest coś, że się ustawia ludzi, tylko że w ogóle Kościół to jest bardzo żywy organizm, bardzo żywy produkt. I że on to nie polega na tym, żeby tych ludzi ustawić, tylko polega na tym, żeby tych ludzi rozkochać. Taka proza życia. Rozumiecie, co to chodzi? Chodzi, żeby... Wiecie, jakie są najtrwalsze małżeństwa? My teraz tam z przyjaciółmi spędziliśmy też sobie troszkę czasu i rozmawialiśmy o małżeństwach w ogóle. I tam też o nauczaniach w Kościele na temat małżeństw. Ja teraz zacznę, bo już mam się tam w tej głowie mi poukładało, jak ja te cykle o małżeństwach będę teraz nagrywał, nauczania. Ja też będę nagrał taki jeden odcinek, ponieważ mnie szlak trafia w różnych sytuacjach, po prostu jak patrzę, że ludzie pół życia szukają męża czy żony, ja mam tego dość, szczerze powiedziawszy. Ja też, żebyście wszyscy mieli normalne żony i normalnych mężów, co nie macie jeszcze. Jest tam taka jedna część nauczania, to będzie krótki i bardzo taki konkretny kurs podrywania. Bo trzeba nauczyć ludzi w Kościele normalnie podrywać, bo ludzie nie umieją podrywać. Ludzie myślą, że przychodzi się do Boga, Pan mi powiedział, że będziesz moja żona, wiesz, co chodzi. Mówią, to jest epoka kamienia łupanego, tak? Ty być moja baba, ty być mój chłop, tak? A ja ludziom mówię, przychodzi objawienie na temat męża czy żony, tak? To się to przejawia w twoim życiu poprzez uczucie miłości. Proste jak konstrukcja cepa. Jak można się w ogóle z kimś pobrać, proszę ciebie, przez akt decyzji? To się nazywa małżeństwo z rozsądku. To jest strzał w kolano. Ja sobie nie wyobrażam, że żyję w domu z chrześcijanką, która mówi innymi językami, ma takie same objawienie jak ja. Proszę ciebie, żeby do Afryki jechać, to dziennie się na nią patrzę w łóżku i mówię, o co mi chodzi. Ja nie wiem, co to jest. To nie Bóg.
bo to nie jest spółka. To jest ustawienie ludzi w kościele, się tego uczy ludzi w kościele. Jak tam sobie tego. To jest jeden system ustawiania i system uznania. Ale to nie tak, bo to wiecie, bo małżeństwo jest miłosne na przykład. W ogóle wiecie? To jest miłosne małżeństwo. To nie cieleśnie miłosne, bo ja nie poruszam takiej sfery po prostu związanej z myśleniem o tego świata, który nazywa coś tam miłością, prawda? No to co? To nie o tym mówimy. Jak ktoś nie do końca rozumie, co ja mówię, to szkoła wiary też wtedy złożę. Więc Kościół też jest miłosny. To nie jest, Kościół to nie jest coś, co się ustawia, tylko to miłosne ma być. Nie jest miłosne, to nie będzie działało. Więc to rodzina. Kościół to rodzina najpierw. Ja o tym troszkę za chwilę powiem więcej. Po drugie, to jest armia. Armia. Więc tutaj to nie jest miejsce, gdzie wiesz, są grzesznicy zbawieni z łaski, popierdółki nieszczęśliwe, które proszę Ciebie przychodzą do Boga, ratuj, pomóż i tak dalej, wiszą jedni drugim na gaciach, proszę Ciebie, i myślą, że o to chodzi w tych relacjach miłosnych. Nie. To jest rodzina, a to jest armia jednocześnie. Armia. Na wzór Izraela. Każdy obywatel Izraela musi, czy to mężczyzna, czy kobieta, tak? Odsłużyć 3 lata w armii izraelskiej. A więc podczas pospolitego ruszenia mamy cały naród, który staje do walki, tak? I mogą być babeczki, proszę Ciebie, elegancko, wszystko fajnie, ale ona wie, jak się M16 obsługuje, wie, jak, proszę Ciebie, gościowi tam granat wrzuci do samochodu, rozumiesz? I wie, jak wykuć kręgosłup, tak? Nożem kuchennym. Ona się nauczyła tego w armii. W armii, jak widziałem te 18-latki, które człowieku na karabinach nosiły, rozumiesz, te torebki z kosmetykami, to myślałem, że się wyłożę. Mówi, ale jazda, człowieku. Rozumiesz, w ogóle... A więc armia. I po trzecie, koło ratunkowe dla świata. Więc my jesteśmy po to, aby ratować ten świat. Tak? Ratować świat. Nie gzić się we własnym sosie i kolejne jakieś tam sobie robić, żeby nam było dobrze. Rozumiesz, i teraz, no ale był cudowny czas, mieliśmy, proszę Ciebie, jakiś tam koncert był, wiesz. Nie? Sorry. Wiesz. 10 tysięcy ludzi zrobiło właśnie w czasie tego koncertu. No to... Fajnie koncert obejrzeć, nie? Tylko to, więc to jest Kościół. I teraz ja chcę poruszyć dzisiaj dwa tematy. Jeden to jest właśnie temat rodziny, Kościoła jako rodziny, a więc jeden z tych tematów ze szkoły, jako Cię chcę poszerzyć i dotknąć go bardzo głęboko. A drugi temat to jest temat hierarchii duchowej, hierarchii w Kościele, żeby zrozumieć, co to jest i żeby umieć tego użyć i zastosować do swojego życia. I to będzie bardzo tutaj komponowało z tym, co w ogóle mówił Michał, bo to jest istotna sprawa. Ja też zostałem w swoim życiu powyginany w tych dziedzinach. Bo to jest kolejny myk, który w większości kościołów jest, jak to jest ustawione, tak? Jak to działa? I to też jest w większości przypadków po prostu popłakane bardzo. Ale przede wszystkim rodzina, kochani. Tam w ogóle greckie słowo użyte na słowo rodzina to jest patria. Od słowa pater, czyli ojciec. A więc tak naprawdę po grecku się nie mówi rodzina, jako tak, tylko to jest ojcowizna. To jest ojcowizna, czyli coś, co z ojca powstało. I teraz pierwsza rzecz funkcjonowania Kościoła jako rodziny to jest ukierunkowanie na dwie rzeczy. Po pierwsze na prawdę, czyli Boże zasady, łaskę, wiarę, centralnie na prawdę. A po drugie, na miłość. Ale jaką miłość? Praktyczną miłość. Nie teoretyczną, więc ja też dzisiaj o tym troszeczkę powiem. I o praktycznym podejściu do miłości. Bo to jest bardzo nieznane. W ogóle musicie coś wiedzieć o pewnych miłosnych rzeczach. Ja myślę, że wiecie, że w ogóle miłość wymaga bliskości. Że miłość bez bliskości, tak, to jest teoretyczna miłość. Znaczy my możemy tak, bo my kochamy. Fajnie.
Załóżmy, że chłopak jest w Ameryce, dziewczyna jest w Azji. I oni się kochają bardzo, ja nie wątpię. Tylko moje pytanie jest, co to z tego będzie? Jak to się ma do ich wzajemnego wpływu, rozwoju i uszczęśliwiania się nawzajem? No prawda jest taka, że nijak. Tak? Można sobie popisać, pooglądać się na Skype'ie, podzwonić do siebie, rozumiesz? I różne rzeczy tak poopowiadać, natomiast nadal jesteśmy jakieś 15 tysięcy kilometrów od siebie. Tak? I w Kościele miłość teoretyczna jest znana. A miłość praktyczna nie do końca. Zawsze jest ona druga, ta miłość praktyczna. Praktycznie się kocha trudniej. A więc ukierunkowanie na prawdę i na miłość. I teraz w ogóle, żeby to zrozumieć, to trzeba najpierw o tym zdecydować. Musimy zdecydować, że ja decyduję się, że idę za prawdą i ja decyduję się, że będę miłosny. Ja decyduję się na to. Ja nie umiem jeszcze, bo ja nie umiem. Nikt nie mówi, że się to umie. Rozumiecie? My tak zostaliśmy powyginani przez system tego świata, religii, w ogóle innych rzeczy, że to na pakiet i z tą prawdą i z miłością. Ale co? Przychodzę i to, co dzisiaj tutaj Łukasz mówi, Boże, ja Cię wpuszczam do tego, tak? Ja wpuszczam Cię. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić, ale ja decyduję, że ja tego nie chcę. Jeszcze mi się w życiu nie zdarzyła taka rzecz, że zdecydowałem, że czegoś nie chcę i żebym to dalej miał. Rozumiecie? Bo człowiek, który decyduje o czymś przed Bogiem, że czegoś nie chce, to w jego życiu zacznie działać Boża moc. No musi. Bo decyzja uwalnia moc. To są mechanizmy, rozumiecie? Decyzje uwalniają moc. To decyzje moc uwalniają. Przecież to jest proste. Jezus mówi, kto pragnie, szuka, Jezus decyzji szuka. Kto tam pragnie, co dalej? Niech przyjdzie. Tak? Czyli no dalej, aha, jak już zdecydowałeś, to teraz zrealizuj tą decyzję. Chodź. Dotknij się mnie, moc. To decyzji cały czas szukał. Decyzji. Prawda? A więc decydujemy o tym, żeby być ludźmi prawdy i o tym, żeby żyć miłośnie, żeby kochać w praktyce. Nie umiemy. Nie spinamy się, że nie umiemy. Decydujemy, że tak będziemy żyć i kropka. Żeby niebo i ziemia przeminęły, będę rozwijał się w prawdzie i będę praktycznie kochał. Cześć! Rozumiesz? Ja zdecydowałem. A teraz Boże, Twój ruch. Ruch Twój jest. Tylko nie mów, że zdecydowałeś i on się nie ruszył. Bo wtedy oznacza to, że nie zdecydowałeś, albo to, że on jest kłamcą. Coś to oznacza. I druga rzecz to jest zrozumienie ojcostwa. Bo jeżeli rodzina to jest patria, tak? Jeżeli Kościół to rodzina, to my musimy w ogóle zrozumieć, o co chodzi w ojcostwie. Bo to jest kwestia doświadczania ojcostwa w Kościele. Czyli tutaj cały czas w Kościele, tak? Jest taki przepływający przez siebie system zależności, tak? Czyli jest synostwo, jest ojcostwo. To się cały czas to inaczej nie ma. Cały czas ktoś komuś ojcuje i ktoś jest czyimś synem i na przemian często. I to zrozumienie ojcostwa musi być na pułapie właśnie Bóg i ludzie. Czyli trzeba zrozumieć, że taki jak jest Bóg, takie jest ojcostwo wśród ludzi. Nie ma innego ojcostwa. Nie ma innego ojcostwa. Jeżeli Bóg jest ojcem, to to ojcostwo się potem przejawia w Kościele. Takie prawdziwe, normalne ojcostwo. To nie jest inne ojcostwo, tylko takie. I zrozumieć właśnie tą zasadę relacji ojciec-syn. I to jest najtrudniejsze w tym, co mówię w tym temacie ojcostwa. Ponieważ większość z nas niestety, ale miała pogięte dzieciństwo. I większość z nas niestety odtwarza relacje w Kościele za pomocą tego, co było u nich w domu.
I takie jest podejście między innymi do liderów i do siebie nawzajem. Brakuje ojciec jest bydlak, no to w tym liderze trochę bydlaka też jest gdzieś schowane. Stąd taki nacisk, który kładziemy, tak? Na wywalanie śmieci ze swoich dusz i na robienie porządku. Wiecie dlaczego? Bo inaczej to się będzie źle postrzegać. Źle się będzie postrzegać. Zawsze gdzieś w drugim człowieku będziesz widział jakąś zagwozdkę. To nie jest do końca ojciec, bo ty nie wiesz, jaki jest ojciec do końca. Bo ciebie ojciec lał, bo na ciebie się ojciec dar, bo twój ojciec pił. I ty możesz dużo teologizować, że ty nie masz flashbacku ze swojego ojca. A ja powiem wam coś? 99% ludzi wierzących, z którymi ja rozmawiam, ma flashback rodziny. 99%. To może 1% się gdzieś tam uchowuje, którzy w ogóle z tego wyjdą. W taki sposób bez żadnej pomocy, rozumiecie? Ja sam przez lata, tak, widziałem w kościele zależności, które widziałem wcześniej w mojej rodzinie. Byłem nieufny wobec ludzi, rozumiecie? Chociaż miałem prawidłowe wyznanie już. Ale prawidłowe wyznanie to jest coś innego, niż wziąć kogoś za rękę i ruszyć razem przez życie. To jest wielka różnica. Ha, rozumiesz? Powiedzieć, kocham cię, Michał, nie ma żadnego problemu, proszę ciebie. Zobaczymy się za tydzień. To nie jest problem. Ja mieszkam w Nasielsku, Michał mieszka w Strzeliówce, człowieku, żaden kłopot. Kochamy się, człowieku, 72 km nas rozdziela. Rozumiesz, mamy wolną wolę co do telefonu. Tak to się można kochać, tak? Ale wziąć się za rękę iść przez życie, no to już trzeba sobie zaufać. I nie można w sobie widzieć, tak? Tego, co się działo u nas w domu. To są bardzo ciężkie zaburzenia, których jak się nie wyjdzie, to się w kościele, tak? Nie można do siebie zbliżyć, bo się ludzie siebie boją. Się boją, żeby ktoś był ich ojcem i boją się być czyimś synem. To jest praktyczna rzecz. Więc musimy zobaczyć, zacząć oglądać te rzeczy w ten sposób. Tego się nie uczy gdzie indziej. Dziecię się uczy, w rodzinie bądź posłuszny. To nie jest bądź posłuszny, to nie o to chodzi. Co mnie z tego bądź posłuszny? Trzecia rzecz to jest zrozumienie zależności rodzinnych. My musimy w kościele zrozumieć, jakie są zależności rodzinne. Że my zależymy od siebie nawzajem. Zależymy. My się nie spotykamy, przyjaciele, na nabożeństwach. My nie robimy jedynie wspólnych akcji ewangelizacyjnych czy innych. To jest głęboka zależność. Posłuchajcie, spójrz teraz w swoje serce i zobacz bardzo prostą rzecz. Takie tylko... Nikt tego nie widzi. Tylko ty i Bóg. Teraz. Ja Bóg też tego nie widzi. Póki się nie odezwiesz, to tego nie zobaczę. Chociaż twoich zachowań pewno wiem. Kto jest dla ciebie ważniejszy? Twój brat w Chrystusie, czy twoja rodzina według ciała? Na przykład, czy kto jest dla ciebie ważniejszy? Twój brat w Chrystusie, czy rodzina według ciała? Powiedzieć wam coś? Posłuchajcie. Zrobiliśmy nową grupę ewangelizacyjną. Podjęliśmy decyzję, czy póki nie jest sprzedany SAP, to SAP będzie służył do tego, aby jeździł nim Sebastian i Ola i robimy ewangelizację. Znajdzie się kupiec, sprzedamy SAB-a i się kupi tańszy samochód. Ale póki co jest. Posłuchajcie. Nasz syn ma 20 lat. Przyszedł do kuchni. Usiadł i mówi tak dla mnie tak. Jak ja chciałem wziąć SAB-a, to mi nigdy nie chcieliście dać. Agata popatrzyła mu w oczy i powiedziała tak. Bo nie jesteś moim bratem w Chrystusie. Posłuchaj teraz. To z tego syna, którego urodziło. Ponieważ nie jesteś moim bratem w Chrystusie. Spójrz w swoje serce, co cię na to stać. Jak nie, zapraszam do pokuty.
problem z pokutą, zapraszam do ogólnie. Jeżeli masz zgrzyt w tym momencie, tak? To znaczy, że masz źle ustawiony system wartości. Bo duchowy brat, duchowy krewny stoi wyżej niż fizyczny. Chodź, tam siedzi moja mama. Żeby nasze relacje mogły być normalne, takie jak trzeba, musieliśmy poniżyć nasze wartości rodzinne i ustanowić wartości duchowe. Mieszkamy w jednym domu. Rozumiecie? Wiecie, co to znaczy, żeby matka uznała swojego syna za swojego pastora? Syna, który dał jej takie doświadczenie, że się w pale nie mieści? No to nie był syn dobry. Bo to był syn taki. I teraz matka ma mi zaufać jako duchowemu ojcu. Przepraszam. Tutaj się nijak ma temat logiki ludzkiej. Więc rozumiecie, to jest bardzo ważne. Realny, przebudzeniowy kościół. Tak? To są ludzie, którzy na przykład zrobili takie zwroty. Bo inaczej to po prostu nie będzie zrozumienia zależności rodzinnej. Ja będę patrzył na ciebie, a ty na mnie i będzie nas, co jest, jesteśmy w kościele mocy. Gówno! Prawda? Jesteśmy rodziną. A nie jesteśmy w kościele mocy. To jest duża różnica. Czwarta rzecz, to zrozumienie potrzeby konsekwencji. Również to, o czym Michał wspomniał. Potrzeba konsekwencji, czyli w kościele musi funkcjonować w ludzkich sercach głębokie zrozumienie konsekwencji, potrzeby konsekwencji, że nie ma czegoś takiego, że ja jestem osobą wirtualną w pewnym sensie. Czyli moje życie, tak, ma jakby uwalniać pewną konsekwencję. Moje słowa, moje czyny. Ludzie na przykład przyjdą do kościoła albo nie. Ja mówię, ty. A ty do domu też tak przychodzisz, albo nie. Ty masz takie coś, na przykład nie ma cię w domu. I nie zadzwonisz do żony, nie powiesz, ty, nie będzie mnie w domu. Ale religia nas nauczyła, że do kościoła można nie przyjść. I nie powiadomić nikogo. A, to nikogo nie obchodzi. Poszedłem sobie na ryby. Wszystkich to obchodzi. Że cię nie ma. I czy ten gościu ma 100 ludzi, czy będzie miał 200, czy 500, czy 1000, to zawsze wszystkich to będzie obchodzić. I będziemy do tego doprowadzać, żeby wszystkich to obchodziło. Żeby wszystkich bolał ból innych ludzi. Nas ma boleć ból innych ludzi. I zaraz wam to pokażę, gdzie to jest napisane. Piąta rzecz to jest zrozumienie celów rodziny. Rodzina ma określone cele, ustanawiamy jakieś cele, nasze wspólne. To nie są cele pojedynczych jednostek. Posłuchajcie, w czasach ostatecznych, a czasy ostateczne właśnie są, tak? W czasach ostatecznych jest bardzo silne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o formułę kościoła. I powstaje ogromna przestrzeń tak zwanego plastikowego kościoła. Rozumiecie? Plastikowego kościoła. Kościoła, w którym tak naprawdę ludziom nie zależy na ludziach. Wszystko jest połowiczne, wszystko jest płytkie, wszystko jest delikatne. Delikatne. Cały czas porównuję to do rodziny. Chciałbyś w takiej rodzinie żyć? W takiej rodzinie to się nie chce umrzeć. Rozumiesz? Po co dopiero żyć? Ja w życiu nie chciałbym mieć takiej rodziny, która by była nieczuła na moje życie. Ja chcę mieć rodzinę, w której ja będę ważny i rodzina dla mnie będzie ważna. Taką rodzinę ja chcę mieć. Moja córka ma 10 lat. To w ogóle wierzycie w to, że ją wychowuje się dla jej męża? Dla jej męża. To nie jest moja córecka. Córecka moja. A ojciec padł młody 4. Taki film. Ja nie chcę z moją córecką siedzieć całe życie. Ja dziś ją uczę. Dziś siadam z nią, wystarcza. Wielka sprawa, mówię.
Jak będziesz miała faceta, nie gadaj do niego za dużo. Mówię, w ogóle wiesz, my jesteśmy jak ranne dzieci, mówię. Stoimy pod ścianą, to potrafimy atakować, ryjem do przodu. Wiesz, mówię, potrafimy atakować to, co kochamy, tacy dziwni jesteśmy. Tylko Chrystus nas zmienia w ogóle, wiesz, też w sytuacjach może ciebie kryzysowych zapominamy o nim czasem. W ogóle nie mów do niego za dużo. Ja dzisiaj córkę uczę, żeby była szczęśliwą matką, szczęśliwą żoną, żeby jakiemuś facetowi dała szczęście, bo to nie jest moja córecka. Wiesz, o co chodzi? Ona sobie pójdzie kiedyś z tego domu i Bóg nią. W ogóle wie. Ja mam wychować dla kogoś. Zależności rodzinne. Musimy rozumieć je. Wiecie, zrozumienie celów rodziny. Jakie są cele rodziny. Wypychanie jedni drugich do przodu, na górę. Dbałość, tak? Wspólne plany. Wspólne plany. Robimy razem, żyjemy razem. To jest Kościół, nie plastikowy. To jest ten normalny. Szósta rzecz, realizacja wyzwań. Po pierwsze, praktykowanie odrębności. Posłuchajcie teraz, o co chodzi z Kościołem. Praktykowanie odrębności. Jesteśmy odrębni. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym, odrębnym. Występujemy przeciwko wszystkiemu, co jest patologiczne. Robimy to personalnie. Nie mieszamy produktów. Nie mieszamy. Jesteśmy antyekumeniczni, rozumiecie? I wrażliwi na każde skrzywienie. Jak wiecie, zamieszczałem takie filmiki Jima Richardsa na armii Jezusa Chrystusa. Ale od pewnego czasu przestałem je zamieszczać. Dlatego, że... Znaczy, ja wymyślę, jak to zrobić jeszcze. Zaczęli tam na dole puszczać linki w tych filmikach. Linki służb różne. Przeczytałem te linki. Pomodliłem się, mówię, no nie mogę tego dać, no przecież w ogóle podanie zapraszamy do kontaktu i linki takie. Ja mówię, no Boże, no przecież nie zrobię tego ludziom, no nie puszczę tego, no przecież człowiek, który jest nieświadomy, weźmie się, będzie kontaktował z tymi ludźmi. Ja się nie chcę, żeby się z nimi kontaktowali. Ja chcę, żebyśmy się z tymi ludźmi od linków w niebie dopiero spotkali. Ja ich nie chcę obejrzeć na oczy swoje, no. Ja nienawidzę tych służb. Bo one nie szerzą prawidłowo królestwa. Ja nie mogę tego zrobić. Rozumiecie, o czym ja mówię? Musimy to zrozumieć. Bardzo poważna rzecz. Musimy praktykować odrębność. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym, a nie wspólnikami usypiania. My się nie zajmujemy promocją uśpienia. Następne wyzwanie to promowanie działań. Promowanie działań. Kościół to ludzie promujący siebie nawzajem. Mamy promować siebie, nie kogoś. Czasami patrzę na wasze Facebooki, niektórych z was, i mówię, ile trzeba wyobraźni, żeby takie rzeczy tam zamieścić. Gdyby do głowy nie przyszło. Wiecie, co ja zamieszczam na Facebooku? Mnie i was. Jak w rodzinie. Rozumiecie, co to znaczy? Czy ty masz w domu zdjęcia sąsiadów? Tak wydaje się, że nie masz. Dlaczego? Tak blisko mieszkają, są fajni. Znacie się 20 lat, są sympatyczni. Babeczka z przeciwka robi dobre ciasto. Nie masz sąsiadki z przeciwka zdjęcia? Ja nie wiem. Dlaczego? Tyle razy ci ciasto przyjął. Nie? Nie masz, bo to kto nie jest, no kto to nie jest, no kto to nie jest, nie jest to twoja rodzina. Masz w domu zdjęcie męża, żony, masz w domu zdjęcie dzieci, tak? Takich ludzi się z tą zdjęcia. Następne wyzwanie w Kościele to jest obrona. Obrona jedni drugich. Jesteśmy tu po to, żeby bronić się nawzajem. Obrona. Rozumiecie? Obrona.
Następne wyzwanie to jest personalne utożsamianie się, czyli utożsamiam się z tym Kościołem z imienia i z nazwiska. My uczymy ludzi. Jedziesz gdzieś usługiwać? Halleluja. Powiedz, skąd jesteś, powiedz, jakie masz cele, powiedz, dokąd idziesz. Tak? Wszędzie jedź. Możesz, jak cię Lucyfer zaprosi na usługę, zapraszam, nie ma problemu. Jedź, usługuj piekle, tak? Ale poinformuj piekło, skąd ty jesteś. Powiedz. Jestem częścią zespołu apostolskiego Obóz Boży. Wiem, co robię. Wiem, dokąd idę. Pewnie cię nie zaproszą już więcej. Ale zrób to. Personalnie. Przedstaw się. Jak się gdzieś przedstawiasz, przedstawiasz się z nazwiska? Nazwiska się przedstawiasz. Rodzinnie, tak? Nie mówisz nazwiska sąsiada. Albo nie mówisz na przykład do ciebie, Artur z Nasielska jest. Wiesz, to w XVI wieku się tak mówiło. Następne wyzwanie to jest odpowiedzialność finansowa. Kościół to są ludzie odpowiedzialni finansowo za siebie nawzajem. Kościół ma pieniądze od ludzi, którzy są w Kościele. Stąd są pieniądze. Rozumiecie? Dlatego tak ważną jest rzeczą podnoszenie standardu finansowego ludzi. Bo im wyższy standard finansowy ludzi, tym więcej szmalu w Kościele, bo szmal nie leci z nieba. Szmal leci z bogatych wierzących. To prosta konstrukcja cepa. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest bardzo proste. Im więcej mamy, tym więcej siły w królestwo. Ale co? Mam odpowiedzialność finansową. Ja mam na przykład odpowiedzialność finansową w swoim życiu. Ja ustanowiłem odpowiedzialność finansową. Ostatni raz, jak Duch Święty do mnie przemówił, jak cepem, no bo ja od tamtej pory przestałem być kretynem, słuchajcie, w sprawach finansowych. Niektórych z was mówiłem, siedziałem w ogóle, mówiłem wam, że byłem zawodowcem z podpierania w ogóle pieniędzy, które odkładałem do kościoła. Tak? I miałem zawsze odłożone, było napisane 10 dinar, dokładnie. Ja to zawsze miałem, ja zawsze trzymałem to do końca. Do końca, żebym ja miał z czego podebrać. Jak mi brakowało. Tak? A kiedyś siedzę, czytam i mówię jeszcze do Spichlerza, byliśmy wtedy placówką Spichlerza. Prowadziliśmy kościół zrobienia Spichlerza i siedzę, czytam sobie w domu księgę Malachiasza, a tam jest napisane tak, zanieść całą 10 dinar do Spichlerza i mówię, dobrze. No bo ostatni raz zostałem, to Bóg tak nie mówi, to znaczy, do normalnych ludzi tak Bóg nie mówi. No tak trzeba powiedzieć do kogoś, kto po prostu ma człowieku za nich przysadki mózgowe i chwilowe i podbiera pieniądze, wiesz co mówię. A jeszcze Dereka Prince'a czytałem książkę, wtedy a Derek Prince mówi tak. Czytam, w tym czasie się wszystko dzieje, słuchajcie, bo tam jest napisane. Jak kradniesz, to powiedz Panu, że jesteś złodziej. Nie mów, że ci było potrzebne. Ja mówię, o Boże, mówię, o jej. Rozumiesz? To prawda mnie gniotła, człowiek mówi wszystko. A wszystko się dzieje w obrębie mojego pokoju. Wiesz, o co chodzi? Mówię, o Boże. Ale to jest tak, jak człowiek unika w ogóle, nie? Unika prawdy, ta prawda go w ogóle ściga. Bo z jednej strony półgiew, fajnie mu do mnie, tak? A z drugiej strony człowieku chcesz uniknąć tego. I kolejne wyzwanie, czyli w Kościele, to jest udostępnianie siebie. Czyli jeżeli ja jestem w Kościele, to ja jestem dostępnym człowiekiem. Ja nie jestem człowiekiem, tak? Który jest czasem gdzieś, trzeba go szukać. Tak? Jak coś jest do zrobienia, coś jest to patrzymy, co? Nie! Ja jestem! Dostępność. I teraz kolejny, siódmy element życia w Kościele, w rodzinie, to jest praktyczna miłość. Słowem, myślą, słowem i czynem. Rozumiecie? Praktyczna. Wybaczanie, dbałość, przyjaźnie. No nie można się kochać, na przykład się nie przyjaźnić, przepraszam. Jak nie masz relacji ze sobą bliskim. Jak siadasz, ty tylko rozmawiasz o tym, przechodzimy z odamiarzem, zbieramy się, porozmawiamy, jak my służymy. Ty służysz tak, ty służysz tak, spotkanie. No przepraszam, to jest spotkanie robocze. No i okej, trzeba rzeczy poruszać, poruszamy. Ale to jest jakieś robocze spotkanie, przecież w domu nie gadasz ciągle o robocie. No. Tak? W ogóle jesteś ze sobą. Jesz, przebywasz, tak? Cieszysz się swoją obecnością. Miłość w praktyce. I teraz musimy zrozumieć, że tutaj muszą być zaangażowane emocje. Nie, ty nie możesz być człowiekiem miłosnym bez zaangażowania emocji, bez decyzji. Zdecydowałem, tak, ale teraz
Zrobię takie coś. Zdecydowałem, że będę kochał, ale teraz będę kochał Boże, tak będę stoicko. Nie kochasz po stoicku, kochasz emocjonalnie. I teraz, co tutaj się rodzi? Żeby kochać emocjonalnie ludzi, to trzeba otworzyć się na zranienia. A wszyscy człowieku się zamykają tak. Ciebie nikt nie zrani, tyle razy mnie zranili. Bo to to, że coś cię zranią. Oddałeś się Jezusowi? No oddałem. A to jest fachowiec w tym, że się go zabija, on staje zmartwy. Co ty z tymi zranieniami? Czasami ludzie mówią, tak mnie zranili tam. Ja pytam cię, prono cię ktoś uderzył w plecy. Jak cię zranił? Bo co? Bo cię... Daj spokój, no weź moje, proszę cię. Kto cię ranił? Zranił cię. Bo co? Bo ci powiedział parę przykrych słów. Zaburzony jesteś. Źle odbierasz. Źle odbierasz, rozumiesz? Normalnego człowieka, jak się coś mówi, człowiek jak jest niezaburzony, a jest uwalniana konstruktywna krytyka w jego stronę, to go tu nie rusza. W ogóle nie w ogóle wiecie o tym? Że człowiek nie jest zaburzony, to w ogóle można poznać zaburzenie u siebie. Jeżeli ktoś uwalnia konstruktywną krytykę do twojego życia i ty odczuwasz dyskomfort wewnętrzny, to masz zaburzenie jakieś emocjonalne. To cię to boli. Normalnie cię boli, że ktoś ci uwagę zwrócił. To masz coś zaburzonego, to nie jest normalne. No, normalny człowiek, to zwracasz mu uwagę, on to przyjmuje. Mówisz do niego, okej, okay. Ile zrobiłem? W porządku, idę, robię dobrze, on wie, że ty go kochasz, wiesz. A więc my musimy angażować się emocjonalnie. Nie bój się, że ktoś cię zrani. Zranią cię, myślisz, że ludzie w kościele nie zranią? Zranią, tak jak w rodzinie się ranimy. No nikt mi nie powie, że ludzie w rodzinach nie ranią. No ludzie najwięcej się ranią w rodzinach. Najwięcej ran jest zarannych, zadanych w rodzinach. Ale w mojej Biblii jest napisane, że lepsze są rasy przyjaciela niż prochlebstwa wroga. To ja wolę, żeby mnie zranił ktoś z kościoła, rozumiesz? Niż ma mnie stymulować jakiś bytlak ze świata. Sorry. W ogóle mnie nie interesuje stymulacja ze świata. W ogóle mnie nie interesuje. Ja nie wyobrażam, że ja idę po stymulację do świata. Angażowanie emocjonalne. Nie bójmy się tego. Przyjdź z tym do Boga, jeśli masz ten problem. Powiedz, Boże, ja mam problem z zaangażowaniem się emocjonalnym. Pomóż mi, tyle lat się zatwardzałem. Zatwardziłem się, Panie. Ograniczyłem się do miłości emocjonalnej, do mojej żony, męża, dzieci. I mam problem z kochaniem emocjonalnym innych ludzi. Weź na warsztat tę rozmowę Jezusa z Piotrem ostatnią, kiedy on z nim rozmawia i on do niego mówi, kochasz mnie, Piotrze? Tam są dwa inne słowa. Rozumiesz? Dwa inne słowa zupełnie. W momencie, ty mnie kochasz tą ostateczną, największą miłością, a Piotr, Jezus mówi na te słowa agape, tak? Czy ty mnie agape, Piotrze? A Piotr mówi, ja ciebie fileo, Panie. Wiesz, co to jest fileo? To jest, ludzie myślą, że fileo to jest mniej niż agape. Nieprawda. Bo fileo, tak, to jest uzewnętrznienie agape. Fileo to jest miłość, w którą są zaangażowane emocje. Tam jest zaangażowane całe człowieczeństwo, bo to jest miłość przyjaźni. No, przepraszam, już przyjaźnić to się nie można bez emocji. Jak się można przyjaźnić bez emocji? Na pewno jak kocham miłością agapę, pójdę, dam komuś 100 złotych. Super, dobrze, kochasz 100 złotych. Dałeś bułkę komuś, dobrze, pomogłeś, wyciągnąłeś kogoś, ktoś się topił, tak? Okazałeś miłość agapę, ale teraz tego, coś go wyciągnął, to się teraz zaprzyjaźni z nim. No Panie, ale mi tak łatwo było go wyciągnąć, bo jestem taki bohaterski, no ale on kurczę nie myje zębów i tak ciężko mi z nim siedzieć w jednym słowem. A widzisz, to fileo jest trudniejsze niż agapę. Łatwiej jest nam być bohaterami niż przyjaciółmi. Taka jest prawda o ultracharyzmatykach. Łatwiej nam być bohaterami, ludzie. Rozumiecie? Łatwiej. Bo w bohaterstwo nie musisz zaangażować emocji. Dlatego łatwiej żyć sobie na kocią łapę, w każdej chwili się rozejść, niż wziąć ślub i być ze sobą do końca życia. Rozumiecie, o czym ja mówię? Bo tu trzeba się zaangażować. Że teraz ja z tą jedną babeczką będę do końca życia i proszę ciebie tutaj nie ma bata, bo ja teraz muszę rozumieć, będę pielęgnował, będę to budował, będę to kształtował, będę do niej mówił miło, tak? A więc zaangażowanie emocji.
Ósma rzecz życia w rodzinie to jest zrozumienie, że trzeba się przebijać. Przyjaciele, to nie jest tak, że idzie łatwo wszystko. Diabeł, świat, ciało będą przeciwne działaniom prorodzinnym. Cały czas. Diabeł jest fachowcem od iluzji. On zajmuje się odwracaniem cię, odwracaniem twojego wzroku, tak? Od spraw, które są najistotniejsze. On na przykład odwraca wzrok ludzi, tak? Na demony, które są mniej szkodliwe. Na przykład największa taka tragedia w kościołach to jest antymoralność. O, niemoralność w kościele. Ten się naćpał, ten się nachlał, tamten jeszcze pali papierosy, ten w tym w cudzołóstwie żyje. Ja mówię, tak, to są złe rzeczy. Tylko jeśli miałbym ustalić skalę zła, tak, to te są najłagodniejsze. Cudzołożnik, ćpun, tak? Narkoman w kościele, tak? Jest łatwiejszy do obsługi, tak? Niż pyszałek, na przykład. Tak? Albo kłamca. Albo religijny jakiś tam kościół. Ja 100 razy wolę, proszę ciebie, rozmawiać z człowiekiem, który jest niemoralny, niż z gościem, który jest religijny. 100 razy wolę człowieku. Niemoralny to niemoralny. Co za problem? W ogóle wiesz, o co chodzi. Dla mnie to żaden problem. Jezus nie miał żadnego problemu z niemoralnością. Człowiek, on się zadawał z pijakami, z prostytutkami, z tym człowiekiem, z całą tą menażerią Jerozolimą się zadawał. Tak? A do faryzeuszy stawał i mówił, ty, grobie pobielany. Słyszałeś kiedyś, że do prostytutki powiedział grobowica pobielana? Jezus tak nie mówi. Jezus się z nimi zadawał. W ogóle chodził z nimi człowieku, temu człowieku włosami myły nogi. Mówię, taki układ miał, nie? No może ilusi w ogóle w tym wszystkim. Tak? A z pyszałkami jechał jak z dzikami w ogóle. To było ważne. To nie jest łatwe miłośnie żyć, rodziny nie żyć. I nie możemy powiedzieć, że teraz jak mi nie idzie, to ja się cofnę. Nie! Jak mi nie idzie, to będę parł. Będę parł na moją rodzinę. Będę parł na brata, na siostrę. Będę się ładował do niego do domu. Będę wchodził do niego do życia. Nie będę się zgadzał z tym, że jesteśmy w oddaleniu. Jeżeli będę widział, że on mnie kocha, to ja zrobię takie myki, och, że mnie pokocha. Użyję wszystkiego, żeby miłość była. Rozumiecie? Użyję. Przedostatni temat związany tutaj z rodziną to jest uznanie Kościoła za swoją własność. To mój Kościół. To mój Kościół. I nie to, że tam to jest moja służba w Kościele. Nie. Służba to służba. Tu kiedyś Leszek składał świadectwo, nie wiem, niektórzy z was pamiętali, czy nie, modlił się w domu i pytał Boga tak, mówi, Panie, jakie ja mam służby? Co mam robić w tym kościele? Co? Mówi, co ty chcesz, żebym robił w tym kościele? I Bóg mówi do niego tak, on się modli i mówi, czy to jest twój dom, Leszek, czy nie jest to twój dom? I Leszek tak się modli, mówi, no to mój dom, Panie. A od czego byś zaczął, mówi, jakbyś wszedł do domu? A Leszek mówi, no świecie wynosił. A Bóg mnie tu wynosił. Rozumiecie? Bo co to jest? To jest mój dom. Wiecie, jak my uczymy dzieci w domu? Na przykład ja coś rozleję, nie? I mówię do Sary, weź starcia zmywaki wyższej. Albo na przykład idę i coś leży i mówię do Sary, podnieś to. Albo do Wiktora, weź to podnieś. Jest pierwsza rzecz, wiesz, jak to dziecko mówi, a to nie ja rzuciłem. A ja mówię, ale to jest twój dom. I czy to rzucę ja? Czy to rzucisz ty? Czy to rzuci mama? To ty to podnieś, nie przychodź do mnie. Wiesz, na przykład, w ogóle ja jestem porządnym człowiekiem. Ja w ogóle, trzeba by zobaczyć, ja w ogóle wszystko zrobię. Wiecie, wszystko zrobię. Wiecie, każdą rzecz, jestem zaradny, tak życiowo zaradnym człowiekiem, fizycznie zaradnym. Ja jestem uporządkowany, układam, składam, a czasem zapomnę o czymś. I na przykład Sara, powiedz mi, przypomni mi, mówi, tato, tam zostawiłeś ręcznik. Ja ją biorę wtedy i chodź tutaj.
leży tam ręcznik tam. Dlaczego jeszcze leży, skoro go zobaczyłaś? Trzeba wziąć ręcznik i idzie się do taty. Bo tata jest mistrzem świata w porządku. Ale zapomniał. Taty się nie uczy. Przez to, że się idzie i mówi, tato, ręcznik zostawił. Bierze się ręcznik i się go wynosi. I to jest miłosne! Jak jest w kościele. Nie ma, że ty masz służbę taką, ty masz służbę taką. To twój dom. Twój dom. Każdy fragment tego domu jest twój. Wszystko należy do ciebie. Co mówi Paweł do Koryntian? Wszystko jest wasze. Chrystus wasz. Apollos wasz. Rozumiesz? Ja wasz. Czego chcecie? Uznanie Kościoła za swoją własność. I ostatnia rzecz. Uznanie siebie za własność Kościoła. Uznanie siebie za własność Kościoła. Ja uznałem siebie za własność Kościoła. Ja żyję Kościołem. Ja żyję Kościołem. Ja nie jestem religijnym człowiekiem. Ja nie jestem kościelnikiem, ale ja, od kiedy zacząłem przeżyć Królestwo, żyję Kościołem. Żyję Kościołem. Cały nasz dom. Rozumiecie? Cały nasz dom. Wszystko żyje Kościołem. Powiedzieć wam dlaczego? Bo ja nie mam innego miejsca życia na świecie. Przepraszam. Bo ja narodziłem się z Bożego Ducha i stałem się Kościołem. I wiesz, ja nie mam, ja spaliłem most ze sobą. Ja nie mam gdzie żyć. Ja nie mam innego domu. I wiesz, jeśli masz inny dom niż Kościół, zapraszam do pokuty. Jeśli masz inny dom niż Kościół, i to nie jest metafora. To nie mówimy metaforycznie. Przeczytam wam proszę. Przeczytam wam kilka fragmentów. Rzymian 12:5. Nie szukajcie, bo ja możecie sobie zapisać jak chcecie. Jesteście członkami jedni drugich. Słuchajcie dalej. Rzymian 12:10. Jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Więc to jest wyprzedzać się. To jest nie oczekiwać, że ktoś ci da. Najpierw wyprzedzajcie się. Dalej, Rzymian 14:13. Nie osądzajcie już jedni drugich, ale raczej patrzcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Zobaczcie, to znaczy miłosne funkcjonowanie. I znowu osądzajcie, nie oznacza tutaj, żeby nie mieć, nie zwracać uwagi na wypaczenia czy grzechy. Absolutnie. To słowo tutaj osądzajcie oznacza, że stajemy w miejscu sądu, a nie pomocy. Wielka różnica. Trzeba umieć czytać to wszystko. Rzymian 15:7. Przyjmujcie jedni drugich tak, jak i Chrystus przyjął nas. Jak przyjmujcie jedni drugich tak samo, jak Chrystus nas przyjął. Miłosne przyjmowanie ludzi nie polega na tym, że czekamy, aż się zmienią. Bo Chrystus nie czekał, aż się zmienimy. Wiecie, Bóg dał mi odpowiedzialność w Królestwie, jak w ogóle nie byłem na to gotowy. I powiedział, idź Artur, głoś moje Królestwo. I wiedział, ile rzeczy spieprzę. Bo jest jakiś wszechpokący i wszechwiedzący. On wiedział. A dał. Rzymian 15:14. Możecie jedni drugich pouczać. Na dziewko się lubi, nie masz mi pouczać. A to jest napisane, że mogę. Jak cię boli, jeszcze raz powtórzę. Jak cię boli czyjeś pouczenie, to masz zadłużenie. Po prostu. Jak cię boli czyjeś pouczenie. Galacjan 5:2. Jedni drugich brzemionaności. Jedni drugich ciężarność. To nie moja sprawa. No tak, ale pomóż mi ponieść. Ja wiem, że to nie jest twoja sprawa. Ale mi ciężko. Okej? Okay? Ja wiem, że to nie jest twoja sprawa. Ale mi jest ciężko. I przychodzę do ciebie, tak? I chcę miłości. W ogóle potrzebuję. Zrozumcie to. My mamy kochać,
i iść po miłość jednego do drugich. I w ogóle, jeszcze raz mówię, tu trzeba porzucić strach przed zranieniami, przed wykorzystaniem. Pewnie, że będzie tak, że będą zranienia i wykorzystania. Tego się nie uniknie. Ludzie, zrozumcie, to w ogóle nie działa. To nie działa jak konsorcjum jakieś finansowe. W ogóle, rozumiecie, to nie działa. Tak. Efezjan 4:2. Znosząc jedni drugich w miłości. Znosząc. Czyli wytrzymując w różnych trudnych sytuacjach jedni z drugimi. Dlaczego? Jesteśmy w rodzinie. Tak jak w domu się wytrzymuje. Rozumiesz? Ja z nami wieczorem przychodzę i mówię w ogóle na przykład do Sary, bo ona tam, bo ona śpiewa. Ciągle ja mówię, proszę Cię, ja wieczorem mam tak wrażliwy mózg. Mówię, nie śpiewaj, mówię. W ogóle pomóż mi, nie śpiewając. Kocham Twój talent. Modlę się, żebyś go zrealizowała jako, nie wiem, w Laskali ze śpiewaj w życiu, ale nie dziś wieczorem. Rozumiesz? Wiesz mnie, pokochaj mnie milczeniem dzisiaj. Filipian 2:3-4. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wiecie, że to się trzeba modlić o to, żeby te rzeczy ogarnąć? Jak tu uważać jednego drugiego za większego od siebie? Bóg poprowadzi cię w to miejsce, jeśli zdecydujesz, że chcesz innych ludzi w kościele oglądać za wyższych od siebie. Kolosan 3:13. Przebaczajcie sobie wzajem. Przebaczajcie. Czyli jest opcja, że będziemy się ranić wzajemnie i błądzić na własnych oczach. Zgadza się? To jest taka opcja w ogóle. I mimo tego, że idziemy jak przecinaki do przodu, to niestety, ale póki chodzimy w ciele, to mamy różnorakie problemy. Kolosan 3:17. Napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. A więc jak napominajcie? Nie trzyjcie mordę jedni na drugich. Tak to jest napisane? Trzyjcie mordę jedni na drugich? Bądźcie agresywni i chamscy? Nie! To jest napisane, napominajcie jedni drugich przez. I wiecie, co tu jest wymienione? Cała plejada poezji. Poetycznie. Czyli jak? Miękko. I nie mów do mnie, że to jest trudne. Bo ja wiem, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Bo nieraz brat czy siostra cię wyprowadzi tak z równowagi, że się w głowie nie mieści. Wszystko w tobie się zagotuje. I to nie jest grzech, że się w tobie to wszystko zagotowało. Bo to jest normalna reakcja na czyjąś głupotę. Rozumiesz, o co chodzi? Ale teraz co ty z tym zrobisz? Co ty z tym zrobisz teraz? A teraz jako psalmę, w cudzysłowie. Tylko możesz teraz ogarnąć, tak? Ale jak ty go masz ogarnąć? Miłośnie. Tak jak w rodzinie. W rodzinie. Rozumiecie? Nawet karcenie w rodzinie jest miłosne. Nawet karcenie. Karcenie dzieci jest miłosne. W normalnej rodzinie. Jakub 4:11. Nie obmawiajcie jedni drugim. Nie odmawiajcie jednym drugim, nawet pod pozorem tego, że będziemy wiedzieli, o co się mamy modlić teraz. Rozumiecie to? To jest Pismo Święte. To Pismo Święte. Chcę, żebyście zostali w tej rzeczy. Po prostu rzucę wam te hasło. I teraz chcę wam powiedzieć o drugiej rzeczy, o hierarchii duchowej. I wracamy do tematu ojcostwa. Hierarchia duchowa w Kościele. Liderzy w Kościele to ojcowie. I każdy, kto jest liderem, musi zrozumieć, że jest ojcem. Każdy lider to ojciec. Każdy lider to ojciec. I teraz trzeba zrozumieć, że takie trzeba mieć podejście do liderów, a liderzy muszą mieć takie podejście do samych siebie, do ludzi, jak do dzieci. Po prostu. To tak trzeba zrobić. Jestem ojcem. To nie jest gorsze być ojcem czy synem. Rozumiecie? Nie wiem, czy zauważyliście, ale ojciec i syn jedno są. Pamiętacie? Taka doktryna. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Ojciec w kościele i syn w kościele jedno są.
lider w Kościele i nie lider w Kościele jedno są, ale następuje, tak, pewna reakcja, ojciec, syn. Ja na przykład powiedziałem, że w naszym domu ja nigdy nie będę kolegą dla naszych dzieci. Ja w naszym domu nie jestem kolegą dla naszych dzieci. Mój syn waży ode mnie 10 kilo więcej. Człowieku, wziął mnie w ogóle na ręce ostatnio, tak? Ale nadal ja jestem ojciec, tak? Ojciec jestem. Jeżeli ja do niego mówię, ja mówię, chodź, to w ogóle ja z nim, ja z Wiktorem nie prowadzę dyskusji żadnych. On ma 20 lat, waży 100 kilogramów, ale ja z nim nie dyskutuję. Ja mówię, trup. No sorry, ja jestem ojcem i tak do końca życia będzie. A więc liderzy to ojcowie. I teraz ojcostwo Boga, musicie tu zrozumieć, przelane jest na ludzi. Bo to jest enigma pod tytułem, że my żyjemy w relacjach kościelnych, tak? I my mamy jedynie relację ojcowską z Bogiem Ojcem. Ja wiem, jak ta relacja z Bogiem Ojcem wygląda, przyjaciele. No bo ja też jestem wierzący przecież. No to jest taki ojciec, powiedzieć wam coś o Bogu Ojcu, takiego fajnego, to w ogóle możesz na wywijać i nic ci nie zrobi. Zauważyłeś to? Ty. On jest. Ty, bo też go nie ma. Czy on jest i go nie ma? Jest, o Boże Ojcze, halleluja. Ale to Ty dyktujesz warunki. Nie wiem, czy zauważyłeś, posłuchaj. To Ty dyktujesz warunki relacji z Ojcem. Ty, a nie Ojciec. A teraz posłuchaj. Jeżeli zrozumiesz, że ojcostwo Boga jest przelane na ludzi, to zaczniesz doświadczać Boga Ojca o wiele głębiej, kiedy zaczniesz doświadczać liderstwa. To jest proste. Ludzie się tego boją, bo zostali poranieni przez liderów. Ja to rozumiem, że kupa despotów, tak, wzięła się za liderstwo na świecie. Ale to, że ktoś był bydlakiem do twojego życia, nie oznacza, że każdego lidera, tak, masz za takiego uważać. Musisz znaleźć w nim ojca. I tu w kościele wszyscy muszą sobie znaleźć swoich ojców. To proste. Kurczę. A jak sam jesteś ojcem, to wiesz, co ci gwarantuje? Zacznę wokół ciebie się zbierać synowie. To bardzo proste. Też jestem liderem. Dobrze. Pokaż mi swoją służbę. W porządku. Też jestem ojcem. Pokaż mi swoje dzieci. Ojcze Abraham. Nie trzeba bać się tego, że nie jest się ojcem, a że się ma jakiegoś ojca w kościele. Cóż to za lęk? Rozumiem, nie miałeś dobrego ojca. Nie miałeś, ale proszę cię, nie rób retrospekcji. Ten lider to nie jest twój pijący tatuś. To nie jest twoja oszukująca cię matka. Niekoniecznie jest doskonały, ale jest ojcem. Zrozumcie, zobaczcie, musicie to zobaczyć. Trzeba zobaczyć, jak to działa. Musicie też ryzykować. Trzeba ryzykować. Zaryzykować. Ojcostwo Boga jest przerywane na ludzi. Tak było, jest i będzie. Kto to jest ojciec? Ojciec to jest ten, kto płodzi, wychowuje, karmi, ochrania i broni i wprowadza w sukces. Pięć elementów zdrowego ojcowskiego liderstwa. Wiecie, po czym się poznaje ojcowskiego lidera? Po tym, że płodzi, tak? Czyli do twojego życia wpuszcza duchowe nasienie. I ty z tego korzystasz, tak? Wychowuje cię, tak? I tu wchodzi element dyscypliny, czego niektórzy chrześcijanie potwornie się boją, tak? Karmi cię, tak? Czyli dba o to, żebyś był nasycony, tak?
ochrania Cię i broni zarówno swoimi modlitwami, jak swoim doradztwem, jak i też swoją osobą wielokrotnie, tak? I wprowadza Cię w sukces. Bo każdy zdrowy ojciec chce, żeby jego syn stał wyżej niż on. To tylko ojciec debil chce, żeby zawsze syn był głupszy. Bo prawdziwy ojciec, prawdziwy lider, tak? To ma w swoim sercu takie coś, żeby podnieść tych ludzi wyżej siebie. Żeby byli mądrzejsi, lepsi, rozumiesz, bardziej namaszczeni, żeby szli jak przecinaki. Ja dzisiaj nie mam, słuchajcie, ja nie mam większej radości, jak ja widzę, jak ludzie idą, jak ja widzę, jak wy potraficie iść do przodu, ja się w ogóle z takich rzeczy cieszę. Ja potrafię, słuchajcie, siedzieć 2 godziny w internecie i w ogóle nasuwać ludzi. Rozumiesz? Mi to sprawia cholerną przyjemność. Rozumiecie? Bo to w ogóle... Ja mówię, wow! Ludzie idą do przodu, sukcesy odnoszą, tak? Trzeba o tym światu powiedzieć. Ludzie, którzy są moimi przyjaciółmi, których mogłem jakoś wychować gdzieś. Rozumiecie? Co mówi Paweł do Koryntian? Mówi, jesteście kim? Koroną moją. Nagrody się na was dorobiłem. Założyłem wam ten kościół i dlatego dostanę koronę w niebie. Rozumcie, co ten Paweł mówi. Koroną moją jesteście, bo ludziska zarobiłem na was. Kurczę! Ja patrzę na ludzi i mówię, Boże, zarobiłem! Kolejne diamenty na koronie, rozumiesz? To trzeba tak patrzeć i pokazuje ci to z miejsca lidera. Czyli co robi prawdziwy ojcowski lider? Kocha w praktyce, tak? Kocha w praktyce. I teraz musimy zobaczyć kolejne 2 rzeczy. W Dziejach Apostolskich 1:2 Jezus odchodzi do nieba i jest napisane, udzieliwszy poleceń apostołom. On odchodzi do nieba. Ostatni jego ruch. Co robi Jezus? Jaki jest jego ostatni ruch? Udziela poleceń apostołom. I w Dziejach Apostolskich 2:36 mamy znowu sytuację, że oni zakładają pierwszy kościół. Jest napisane tak. Ci ludzie, co się ponadzadali, rzekli do apostołów, co mamy czynić? Posłuchajcie teraz bardzo ważnej informacji. Kościół na ziemi prowadzony jest przez apostołów. Kościół prowadzą apostołowie. To jest tak bolący temat, że się w głowie nie mieści. Ludziom się wydaje, że dzisiaj apostołów już nie ma. Tak myśli część ludzi. Inni myślą, zrozumiałem zupełnie coś innego przez apostolstwo. Ale apostołowie byli, są i będą. I to oni prowadzą Kościół. To nie są ludzie lepsi. Tak jak ojcowie nie są lepsi od dzieci. Rozumiecie? Ja nie jestem lepszy od mojej Sary. Ale wiecie co? Jestem od jej starszy. Kiedy idziemy na siłownię, Sara bierze takie 2 żółte hantielki, które ważą 0,5 kg i nimi ćwiczy. A ja wkładam 120 kg na sztangę i nią ćwiczę. Sara czasami podchodzi do tej sztangi i śmieje się, że jej nie może podnieść. Ja mówię, Sarciu. Sara nie jest ode mnie gorsza. Ona jest ode mnie słabsza. Młodsza. Mniej przeżyła. Rozumiecie? Jestem od niej wyższy, jestem od niej cięższy, mam większe doświadczenie duchowe, mam większe doświadczenie życiowe. Apostolstwo, tak? To jest nic innego, jak posiadanie więcej od tego samego Boga. Nie dlatego, że jest się lepszym. Nie. Bo ja nie jestem lepszy od mojej córki. Ale to Bóg sobie zdecydował, że to ja jestem synem, czy ja jestem ojcem Sary, a nie Sara moją matką. Rozumiecie, o co chodzi? Że to nie ma czegoś takiego, że to ona sobie przyszła na świat pierwsza i urodziła mnie. Nie. Bożym zamysłem Bóg wie, czemu taki zamysł, bo ja nie wiem. W ogóle nie pytam o to zjawisko. Ale ja się urodziłem w 72 roku, tak? Ja się urodziłem przed moją córką, a potem spłodziłem moją córkę. Tak?
I w ogóle przyjmuję to, jak to, że mam prawą rękę i lewą rękę. Tak te rzeczy przyjmuję. Tak? Z tym się nie dyskutuje. Apostołowie prowadzą Kościół. Kto ustanawia apostołów? Bóg. Zadam sobie głowę, kto cię ustanowił? No wie, Bóg cię ustanowił. A tak każdy może powiedzieć. No i niech każdy zrobi to, co. Po prostu. Co ten problem, nie? Czym się zajmują apostołowie? Ustanawiają duchowy kierunek. Po drugie, dbają o czystość doktryny. Po trzecie, wprowadzają projekty Boga. Po czwarte, zakładają i budują wspólnotę. Po piąte, doglądają ich wzrost. Po szóste, osądzają patologię. A po siódme, zawsze są pierwsi. Rozumiecie, co to znaczy? To znaczy, że oni są w miejscu, gdzie jest największy nacisk i największe przybicie. Stąd Paweł mówi, jesteśmy jako wiecznie tego świata. Rodzic idzie pierwszy i toruje teren dla dziecka. Apostołowie idą pierwsi i torują drogę. Rozumiecie? Dlatego oni kierują Kościołem. Apostołowie kierują Kościołem. I teraz co się dzieje dalej? Jak wygląda dalsza formuła liderstwa? W Dziejach Apostolskich 20-28 jest mowa o dalszych liderach. Kto ustanawia innych liderów? Duch Święty. Co to oznacza? To znaczy, że tylko Duch Święty jest w stanie, tak, powołać jakiegoś lidera. Liderem się nie można stać, bo się na przykład nauczyło. Rozumiesz? Ale jak Duch Święty ustanawia? I w Dziejach Apostolskich 14:23 jest napisane za pomocą apostołów. I to jest ten pulsnot. Bo w Dziejach Apostolskich 20:28 jest napisane, że to Bóg ustanawia, Duch Święty ustanawia liderów. Tak? A w Dziejach Apostolskich 14:23 jest napisane, że jest to za pomocą apostołów. Czyli oni znowu to robią. Czyli co robi apostoł? Wyodrębnia liderów. Rozpoznaje, widzi najpierw. Często widzi wcześniej niż ten człowiek widzi sam siebie. Ja często widzę, powiem wam taką rzecz. Wielu z was jesteście tutaj w służbach już i zanim wy za tę służbę się wzięliście, to ja na przykład wiedziałem, że będziecie w takiej służbie. Nie rozmawiałem z tobą, nie mówiłem ci o tym, ale to, jak to było widoczne. Rozumiesz? To było widoczne. Poznałem cię, pobyłem z tobą, zobaczyłem, aha, to jest taki człowiek. To on w tym się rozumie, nie raz zagadał, gadałeś, mówi, to on w ogóle pójdzie w tą stronę na 100%. Rozumiesz, to rośnie lider, rośnie lider. A więc to nie ja nigdy ciebie nominowałem do czegokolwiek, a ciebie Bóg powołał. Bóg cię powołał. Ciebie Bóg powołał i Bóg cię wyposażył zresztą. Tak? Moją rolą było to, żeby zebrać to do kupy i w jakimś określonym miejscu ustawić. Okej. Okay. Tak? To tak jak nie jest moją zasługą, tak? Że powstała Sara. Tak, ja ją spłodziłem, ale żebym ja ją mógł spłodzić, to potrzebowałem na przykład mieć w ogóle fizyczność od Boga. Bez mojej fizyczności nie spłodziłbym mojego dziecka. Czyli to ja powołałem Sarę do życia, tak? Ale w praktyce. Natomiast odgórnie to Bóg w ogóle ją powołał. To, że ona powstała, to jest Boże i w ogóle Boża zasługa. Apostołowie prowadzą Kościół i ustanawiają liderów. Tak to funkcjonuje. Od wieków i tak będzie do końca. Ja dzisiaj spotkałem dużo liderów. Słuchajcie, my mamy non-stop do czynienia z jakimiś liderami, tak, którzy nie chcą zrozumieć, tak, że miejsce, w którym są, jest w ogóle miejscem sztucznym, nieprawdziwym. Ponieważ oni nie chcą, tak, wejść pod autorytet apostolski. To nie interesuje. I są takimi elektronami, które się bujają. W ogóle wiesz, o co chodzi. I ma człowieku, wiesz, 30 osób w kościele przez 20 lat i on jest pastor całe życie. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, ty. No ale co ty robisz? No 30 lat, to ci wymrze
naturalny sposób, to umrze wszystko, no kurczę. No sorry, no to... No ale to pastorem, no dobrze, to w ogóle w porządku, tylko w ogóle dlaczego nie chcesz, daj sobie pomóc, ty. A dawaj rozkręcimy w ogóle te maszyny, no. Nie! Bo tu nikt mnie nie będzie rządził. Kurczę, ja nie chcę tobą rządzić, człowieku. Rządzić? Weź. Ale to rozumiecie, co jest w człowieku? Jest potężna niechęć poddania się apostolstwu. I zawsze tak było. Bo to nie jest nowość dzisiaj. Czy oni mieli na początku tak samo? Mamy cztery rodzaje w Nowym Testamencie liderów. Cztery formuły. Pierwsi są nazwani presbiteros, czyli starsi. Drudzy episkopos, czyli biskupi. Trzeci to są pojmen, czyli pasterze i diakon, czyli usługujący. Takie są wykładnie tych rzeczy. Starsi, kim oni byli i kim są dzisiaj? To są dojrzalsi duchowo ludzie, którzy cieszą się szacunkiem i poprzez to są mentorami dla młodszych w wierze, ojcują ludziom i wspólnotom. To są starsi, to się rozpoznaje, rozumiesz o co chodzi, to widać. Ja chcę, żebyście też rozumieli, jak to działa. Lider na pułapie starszy to jest człowiek przede wszystkim, który w twoich oczach budzi szacunek. W ogóle wiesz, że nikt nie może być twoim liderem, jak on nie wzbudzi w tobie szacunku? To w ogóle człowieku, to nie ma, że tam... Właśnie religijny kościół to mówi tak, macie być posłuszni liderom, a ja do ludzi mówię tak, znajdź sobie ojca. Wiesz? Bo jak sobie nie znajdziesz ojca, nie obdarzysz nikogo szacunkiem, tak? To ci będzie potwornie ciężko w życiu. Cały czas będziesz sam w tym wszystkim. Będziesz szedł na jakąś grupę nawet, bo ci będzie ciężko wytrzymać, ale tam usiądziesz na tej grupie i cały czas będziesz, proszę ciebie, zamknięty w sobie. I w największą ochotę będziesz miał, proszę ciebie, storpedować wszystko i się pokłócić. No to nie po to jest grupa, że się masz iść tam pokłócić. Po co ty masz się pokłócić? To się na bok wstawić. Rozumiesz? To tam miłość nie masz iść. I przede wszystkim ty musisz szanować tego lidera grupy. Musisz go kochać. Musisz odnaleźć w ogóle szacunek w tym człowieku. Rozumiesz? Musisz spojrzeć na niego i powiedzieć, okej, szanuję człowieka w ogóle. To mój starszy. Tak? To mój presbiteros. Mój. Sam sobie go znalazłem. Sam go obdarzyłem szacunkiem i sam stoi przy jego boku. Tak? Nikt mnie tam nie pchał. Nikt mnie nie kazał. Wszędzie się coś każe, w kościele katolickim się każe, protestanckim się każe, mówi, to jest mój papież, ja mu salutuj, proszę ciebie, kłaniaj się, całuj go, proszę ciebie, w pierścień. Tam jest tamten, o tamten pastor, to pastor, teczkę mu ponoś, wiesz o co chodzi, coś mu tam zrób. Wykopnął grób. Musisz znaleźć człowieka, którego będziesz szanował. Szanować musisz starszego. Jak ty nie szanujesz go, posłuchaj, a w ogóle jak ty zobaczysz, że ty nie szanujesz liderów, no nie, to ja cię do pokuty zapraszam. Bo to są ludzie godni szacunku. On jest taki jeszcze niedojrzały. Człowieku, Tymoteusz miał 2 lata w Chrystusie, tak? I prowadził kościół w Efezie. Ciekawe, jakbyś do niego podszedł. Facet miał depresję w pewnym momencie. Chciałbyś, żeby twój pastor miał depresję? Człowieku? Depresję miał Tymoteusz. Paweł do niego z pudła pisał, człowieku, że po tamten załamany jak taksotysa siedział. Czujesz? 2 lata w Bogu dopiero. 2 lata w Bogu. Zwalił mu się na łeb kościół w Efezie. Tak? Facet w ogóle nie był w stanie ogarnąć kuwety, tak? Ten do niego pisze, w ogóle 2 listy do niego pisze z tego więzienia. 2 listy do niego pisze człowieku. W takim jest stanie Tymoteusz w ogóle. A ty, rozumiesz? Ciekawe, żebyś szanował Tymoteusza. Jakbyś przyszedł w ogóle do niego do domu, a on siedzi załamany. Człowieku, wiesz, a ty przyszedłeś właśnie, bo ty jesteś załamany. Przecież nie wysiadasz. Bracie Tymoteuszu. No? Wiesz o co chodzi? I prozak stoi w ogóle, wiesz o co chodzi? Bo Tymoteusz zapomniał prawdziwie, czym jest moc Ewangelii. Paweł do niego mówi, rozpal sobie na nowo! A nie żresz prozak. Mówi, nie zapominaj, co się stało w twoim życiu, kiedy miałeś nałożone prorocze ręce na ciebie. Ale Tymoteusz się załamał. Był załamanym pastorem. Więc się zastanów, dlaczego nie szanujesz liderów, którzy są wokół ciebie, którzy nie są załamani. Bo jak nie szanujesz, nie widzisz, że nie chodzi, to pokutuj. Jak ty
tylko od razu widzisz, proszę ciebie, ich słabości. Najpierw ten, jak będzie drżało, to będę go słuchał. Nigdy nie będzie dojrzał. Zawsze będzie miał coś pochrzanione w życiu, rozumiesz? Ja do tej pory mam różne rzeczy pochrzanione w życiu. Po prostu. Bo nikt nie ma prosto do końca. Tak? Jezus miał prosto jeden. Nie wybiera się tak. Biskupi. To znaczy dokładnie doglądający lub nadzorcy. Kierowali oni działaniem wspólnot pod kątem realizacji apostolskich dyrektyw. Pilnowali apostolskich wytycznych i wprowadzali do działania apostolskie duchowe projekty. To robili biskupi. Rozumiecie? To jest szok. Tutaj kiedyś zaprosiliśmy mojego takiego znajomego księdza nawróconego, który nam tutaj na szkole był. Ci z was, którzy byli na tej szkole, to słuchaliście, to wiecie w ogóle. On w ogóle ciekawą rzecz w ogóle powiedział. Bo to jest w ogóle ciekawe. Facet nadal, on jest kilkadziesiąt lat już księdzem. On wie, że on żyje w kompromisie. On w ogóle wie, jaką ma słabość swoją. Ale ja wiem, że ja co robię? Żyję w kompromisie. Okej. Tak? A z drugiej strony jest bardzo mądrym człowiekiem, który powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mówi, nigdy biskupi, tak, nie byli tymi, którzy ustanawiali kierunek Kościoła. Kościół katolicki się... Wiesz, jak słyszysz to od księdza, który jest doktorem teologii i doktorem filozofii, tak? On mówi, nigdy, zawsze robili to apostołowie. Biskup to był zarządca. Tak? Ale jaki to był zarządca, który realizował dyrektywy? A więc tak naprawdę liderzy, tak? Oni realizują apostolskie dyrektywy. Jak jesteś liderem, to ty wiesz, że ty realizujesz apostolskie dyrektywy, bo to tak to działa. Pasterze dbali o wzrost duchowy ludzi i pilnowali ich osobistego rozwoju. Rozumiesz? Tym się zajmowali pasterze. A diakoni, czyli usługujący, byli odpowiedzialni za wszystkie służby pomocnicze we wspólnotach oraz pomoc potrzebującym braciom i siostrom. To robili. Diakoni. Rozumiecie? Wszystkie służby pomocnicze. Cała grupa uwielbienia to jest diakonia. Wszyscy ludzie, którzy się zajmują sprzętem, to są ludzie, którzy są... Jak rozumiecie? To chcę, żebyście zobaczyli, jak to działa w ogóle wszystko. Jednocześnie liderstwo, ono może być na różnych pułapach. Ja specjalnie zacząłem w internecie dawać ludziom, pokazywać ludziom, jakie są służby. Nie skończyłem, bo na razie nie mam czasu, będę dalej leciał z tymi. Specjalnie daję wasze zdjęcia, daję wasze kontakty, pokazuję, kim jesteście i co sobą prezentujecie. Wiecie dlaczego? Żeby wszyscy w ogóle wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Ponieważ życie w Kościele jest personalne. Personalne. Imię, nazwisko, wiadomo, kto to, rozumiesz? I ja teraz wiem, że jest to człowiek, tak, który jest powołany przez Boga. Pamiętaj, być wolnym to mądrze zależeć. Nie patrz na wolność pod kątem niezależności. Być wolnym to mądrze zależeć. Mądrze. Bo jest patologiczna zależność. Ale jeżeli masz problem z patologiczną zależnością, zapraszam na terapię. Wyprowadzę cię z patologicznej zależności, rozwalę razem z tobą warownię zależności. A potem nauczę cię, jak być mądrze zależnym. To była jedna z pierwszych myśli, które mi do głowy przyszły, jak się narodziłem z Bożego Ducha. Ja byłem takim zbuntowanym i nieposłusznym człowiekiem, że się w głowie nie mieści. A teraz się nawracam do Jezusa i okazuje się, że ja mam być zależny. A jeszcze patrzę na tego, komu mam być zależny, rozumiesz? Widzę w ogóle, że powinienem być mu zależny, ale pre ciebie, jak patrzę na jego błędy i mankamenty, to dadzą mnie, będzie mnie kontrolował. Wiesz, też to tak mówi, będzie mnie kontrolował. Zaburzony człowiek. Jak się posłuchaj, coś ci powiem. Jak się boisz, że ktoś ci będzie kontrolował, masz zaburzenia lękowe. Zaburzenia lękowe, czyli fobie. Masz fobie. Ja się w ogóle nie boję, że ktoś mi będzie kontrolował. I nie mam żadnego problemu, żeby siedzieć przy czyichś stopach i mu te nogi czyścić. W ogóle żadnego problemu nie mam. Bo co? Bo ja wiem, skąd jestem
kim jestem i dokąd idę. Halleluja. I może, proszę Ciebie, ja mogę, ja się śmieję, ja dzisiaj rozmawiam tutaj z jednym przyjacielem moim, mówię, to mogę na temat autorytetu, proszę, tak? Ja mogę iść do pracy, gdzie sam Lucyfer jest szefem. Ponieważ ja wiem, jaki on ma zakres autorytetu wobec mnie. Jak pójdę do pracy, gdzie Lucyfer jest szefem na przykład i będzie się zajmował, moje zadanie będzie na przykład strzyżenie trawników, to ja będę sobie w tym autorytecie Lucyfera strzygł trawniki. Ale jak Lucyfer odezwie się do mnie tylko kawałeczek więcej, powie, chciałbym się z tobą czymś podzielić na temat wiary. WOO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 O
przekroczyłeś przynależną ci granicę. I dalej będę w tym autorytecie jeszcze jakiś strzyk w ogóle, bo mnie to nie rusza. Bo mnie rusza tylko księga Ageusza. Rozumiesz? Musisz zrozumieć, że być wolnym to mądrze zależeć. Musisz nauczyć się zależeć na pułapie brat, brat, siostra, siostra i na pułapie lider, człowiek, nie lider. Zrozum to. I musisz to zrobić sam. I nie będzie tutaj żadnych nakazów. Rozumiesz? Bo w tym kościele nie ma nakazów. To musi być miłosne u ciebie. Ty musisz to odnaleźć. Musisz odnaleźć swoich mentorów. I nie odnaleźć na takiej zasadzie, że ciebie, to tu wszystkiego tutaj, nie, bądź przy nim. Jak już odnalazłeś, to bądź przy nim. Bądź z nim, żyj z nim. Idź ręka w rękę. Niektórymi z was, jak rozmawiałem, powiedziałem wam, jak przychodziliście do kościoła, mieliśmy rozmowę, będzie tak. Jeżeli ty się nie wycofasz z relacji ze mną, ja się nigdy nie wycofam. Nigdy cię nie zostawię, nigdy, bo jeszcze nigdy nikogo nie zostawiłem. Nigdy, nigdy. Jeszcze się takie coś nie zdarzało. Nie, ludzie zostawiali, ja nigdy nikogo. Po prostu. Mówię, pójdę za tobą. Tak? Będę z tobą. W sytuacjach łatwych i trudnych. Ale tylko w ogóle nie zwiń. Nie zwiń z tej miłosnej relacji. W ogóle jak zwiniesz, to ja się nie będę mógł. Bo miłość nikogo nie ściga. W ogóle wiesz, o co chodzi. Nauczcie się zależeć miłośnie. Zdrowe, miłosne zależności. To Boże kanały dla błogosławieństw. Rozumiecie? To jest Boży kanał dla błogosławieństwa. Część błogosławieństw będziesz odbierał osobiście w życiu, a część tylko przez liderów. I koniec! Jeżeli wyobrażasz sobie, że zawsze wszystko odbierzesz bez liderów, to się głęboko mylisz. Całe moje życie zostało zbudowane na zależnościach. Zależnościach. Często od ludzi, tak? Których nie mogłem spotkać osobiście, ale podjęłem decyzję, że będę zależny. Na przykład od toków myślowych Kenneta Hagena. I nigdy się z tego nie wycofałem. Nigdy. I gdyby pewnie żył dzisiaj Kenneth Hagen, tak? I już by mnie było na to stać, to bym sobie pojechał do ciebie, żeby położył na mnie ręce. Nie dlatego, że ja nie znam Boga, właśnie dlatego, że ja znam Boga. Trzy rodzaje zależności. Ojcowie, synowie, rodzeństwo, czyli brat, siostra, siostra i synowie, ojcowie. To tak działa. Wszędzie coś się daje i coś się bierze. Wszędzie gdzieś się życie kładzie. Rozumiecie? I teraz najważniejsza rzecz to jest taka, jeżeli chodzi o hierarchię kościoła, że ty musisz podjąć decyzję o poddaniu. Musisz zdecydować. Zdecydować trzeba. Trzeba w komorze swojej przyjść i powiedzieć, Boże, aż mnie wszystko w środku ściska, ale ja teraz w imieniu Jezusa podejmuję decyzję, że ja będę poddany. I to nie wtedy będę poddany, jak mnie będą głaskać po plecach, ale będę poddany, jak będą chcieli mną pole przeorać. No. Poddany będę. I sam se znajdę te miejsce poddania. Wiesz, jaka jest fajna rzecz z poddaniem? Jak se sam tam wejdziesz, to nie wyjdziesz. No. Bo najgorzej, jak ktoś cię tam wepchnie albo wprowadzi. To tak samo jak jest ze służbą. Jak ktoś cię wepchnie w służbę, wprowadzi cię w służbę, tak? To nie ma żadnej pewności, tak? Ale jak ty sam wejdziesz w służbę. Wiecie, ci z was, którzy przyszliście do mnie, powiedzieli się, Artur, ja mam takie objawienie, chcę wziąć autorytet nad tym, żaden z was się nie wycofał. Nigdy od was nie słyszałem, że wam trudno. Nigdy. Nigdy nikt z was nie napisał mi SMS-a nawet,
że jest wam trudno. A wiecie dlaczego? Bo podjęliście decyzję, że tam wchodzić. Po prostu. Nie było, wiecie, po prostu nie możecie mieć dobrej pretensji na przykład. I wy o tym wiecie. Ale zdecydowałem, okej, okay, jestem, idę. Tak? Dalej, musimy się nauczyć odpowiadać wdzięcznością. Pamiętajcie, jedyna reakcja na miłość jest wdzięczność. Wdzięczność. I musimy się nauczyć być wdzięczni, tak, ludziom, którzy są dla nas duchowymi ojcami. Uczcie się tego. A duchowi ojcowie muszą nauczyć się wdzięczności wobec ludzi, którym usługują, dlatego że ci ludzie tak naprawdę stymulują ich i budują ich życie. Bo to jest obopólne zasilanie energetyczne. I pamiętajcie, decydowanie to jest stan ciągły, czyli decydujemy o posłuszeństwie. Ciągle, bo my każdego dnia możemy się zderzać z myślami o nieposłuszeństwie. A pamiętajcie, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, czyli to jest ten sam parametr, on manipuluje tobą. Czyli jeżeli przychodzi do ciebie, byś obudził się, to pamiętaj, że ona cię ogarnie wcześniej czy później. Opęta cię, opęta cię. Im będziesz więcej rozmyślał o jakiejś formie nieposłuszeństwa wobec jakiegoś duchowego ojcostwa, to cię będzie pętać, pętać, pętać. I ty raptem w ogóle zobaczysz, że ty daleko już będziesz od tego człowieka. Już koniec! Już nie masz z nim relacji, kontaktu, już się mijacie, rozumiesz, już w ogóle wchodzicie do kościoła, już plecami do siebie odwróceni jesteście. Nie mówiąc o tym, że się nie spotykacie w ogóle poza kościołem. Bo już cię to opętało. A więc codziennie decydujemy, Boże, ja jestem posłuszny, ja oddaję się w imieniu Jezusa. Któregoś dnia zobaczysz, że będzie sytuacja taka, że będziesz w ogóle, że to pęknie i nieposłuszeństwo nigdy do siebie się nie zbliży. Nigdy. Dalej. Trzeba zrozumieć, że mamy wierzyć w urząd, a nie w człowieka. Wierzymy w urząd Boży. W urząd, a nie w człowieka. Urząd. Co to znaczy w praktyce? Nie patrzymy na przywary człowieka. Nie doszukujemy się idealizmu, jakiejś formy idealizmu w tym człowieku. Ja ci coś powiem. Twoim duchowym ojcem, swoim duchowym liderem może być ktoś, od kogo jesteś inteligentniejszy, bardziej twórczy, rozumiesz? Ale będziesz miał wewnętrzne przekonanie, żeby ten człowiek był twoim liderem. Po prostu. I ty musisz w to wierzyć. Ty musisz wierzyć w to wewnętrzne przekonanie. Musisz w to wierzyć. Paweł tego uczył. Wiecie, w tamtym czasie, kiedy Paweł o tym uczył, to był system niewolniczy. I czy wy wiecie, że jak się zaczęli nawracać ludzie, to nawrócił się na przykład właściciel gospodarstwa rolnego, na którym było 30 niewolników i ponawracali się niewolnicy. Ty! I w konsekwencji w kościele był gość, który jest właścicielem niewolników, niewolnicy i goście, którzy w ogóle wcześniej z pejczami chodzili i tłukli tych niewolników. Taki zbór powstał. Czujesz? A najlepszy numer, że to było uznane społecznie. Że oni w ogóle płacili podatki od tych w ogóle od tych niewolników, to nam się w ogóle w głowach nie mieści, co oni tam wtedy mieli. Tak? I w ogóle jeden się zrywa w ogóle, taki gość, rozumiesz, zrywa się świeżo nawrócony, nazywa się jakiś tam, już nie pamiętam, jak się nazywał. A jego pan nazywał się Filemon. I Filemon też był nawrócony. Tak? I w pewnym momencie on do Pawła leci, do apostoła leci i mówi apostole Pawle, ja mówi, też nawróciłem się, mówi, uciekłem, bo nie chcę być niewolnikiem. A ten w ogóle wiecie, co on robi, przecież to było człowieku. A on bierze list i pisze w ogóle list do Filemona w ogóle. Do właściciela tego człowieka. Daje mu go do ręki. Rozumiesz? I mówi do niego, a! On uciekł nienawrócony. Paweł mu głosił, on się nawrócił na głoszenie Pawła w ogóle. I Paweł mu daje teraz ten list do ręki i mówi tak. Wrócisz na gospodarstwo. Oddasz to Filemonowi, to w ogóle teraz w Biblii przez to jest. W ogóle wiesz, i on do niego pisze tam w ogóle, wiesz. I on potem ma to czytać w Stanie Boże, który jest u niego w domu. No przepraszam, słuchajcie, to... Czego Paweł uczy przez to? Władzy i uległości. Władzy i uległości. A więc wiara w urząd. Wierzmy, że urząd. Urząd jest najważniejszy. Że człowiek może być ułomny, ale jeśli jest na urzędzie, rozpoznałeś to w duchu, to będziesz czerpał z tego. Następna rzecz to przyjaźnie, podtrzymywanie relacji. Między liderami muszą być relacje, między ludźmi służby muszą być relacje i kontakty i między liderami a ludźmi, którzy są w kościele, muszą być relacje i kontakty. Nie na zasadach firmy, rozumiecie? Nie firma.
rodzina. I następna rzecz, nie bójcie się, że zawiedziecie. Jeżeli jesteś liderem, nie bój się, że zawiedziesz. Ty, który nie jesteś liderem, nie bój się, że lider zawiedzie, a lider niech się nie boi, że on zawiedzie. Co z tego, że zawiedziesz? No może zawiedziesz. Może zawalisz jakąś sprawę. Z wieloma z was rozmawiam i mówiliście, zawaliłem to, zawaliłem tam, to mówię, okej. Okay. Zawaliłeś na to, co idziemy dalej, no. Niektóre rzeczy są nieodwracalne. Ale to nie oznacza, że się nie idzie dalej. Pamiętaj, módl się o twoich liderów, aby nie błądzili i dobrze się opiekowali tobą. Masz lidera? Stań się jego wstawiennikiem. Bardzo prosta rzecz. Masz lidera? Masz duchowego ojca? Stań się jego wstawiennikiem. Tak jak się modlisz o mamę, tatę, czy brata, czy siostrę w ciele, tak się módl o twojego lidera. Więc Ojcze, przynoszę ci go w ogóle. Ojcze, w imieniu Jezusa związuję demony nad jego życiem. Ojcze, w imieniu Jezusa ustanawiam sukces do jego życia. Ja często jak rozmawiam z żonami, które psioczą na swoich mężów, ja mówię, posłuchaj, pierwsza rzecz, to musisz przestać psioczyć na nich. Ona jest twoją głową. Że jak ty będziesz miała głowę, którą doprowadzisz swoimi słowami do takiego stanu, do którego go doprowadzasz, to będziesz miała debilne życie, będziesz debilką. I to twoja głowa taka będzie. Rozumiesz? Bo sama sobie tą głowę taką zrobisz. Jak ty bez przerwy mi mówisz, jemu się to nie udaje, jemu to nie wychodzi, jemu tam to, ja wychodzi mu coś w ogóle? Macie dzieci na matę. No to coś mówisz. To co się stało? Pijanie po Sylwestrze byliście? Mówię, kurczę, czy jakoś tam... Mówię w ogóle na pozytywizm. A mama, może jest coś w nim takiego, że on się zazdradzi jednak. Tak samo jest liderem. Ty musisz modlić się, tak? Żeby on był jeszcze lepszym liderem dla ciebie. Nie modlić się modlitwą Jezabel. Panie, niech on zobaczy swoje grzechy w imieniu Jezusa. Albo Ojcze, ja w imieniu Jezusa teraz uwalniam twoich aniołów, żeby oni go nauczyli tam po prostu tego czy tamtego. Wiesz co chodzi? Jezabel. Nie, modlisz się jako ojca, jako matkę. Tak? Twój lider. Sam go wybrałeś. Nikt cię nie prosił. Teraz się o niego mówi. Błogosław go. Dbaj o niego. Chodź wokół niego. Lider jest pierwszy po Bogu dla twojego życia. I albo to ustanowisz u siebie, albo nie. Proste. Albo ze zrobisz w głowie sprawę, albo nie. Ja z moimi dziećmi rozmawiam bardzo prosto. Jestem dla ciebie pierwszy po Bogu. Masz prawo nie wykonać tego, co do ciebie mówię, tylko wtedy, jeśli ja wystąpię przeciwko prawidłom Bożym na twoich oczach. Bo jak nie wystąpię, tak, to idź za tym, co mówię. Kurczę. Bo jak przyszedłeś do mnie i mnie o coś pytasz, to znaczy, że nie masz osobistego objawienia. Przecież to jest proste jak gwóźdź. Jak ktoś przychodzi i się do ciebie o coś pyta, tak, to znaczy, że nie wie. Bo jak ktoś coś wie, przepraszam, jak ktoś wiesz od Boga, to się nie idziesz pytać lidera, tak? Bo wiesz i koniec. A jak się pytasz, to nie wiesz. Tak on ci powie, tak? To idź to zrób. Dla mnie są tak mega proste historie. A nie, a na pewno jest tak. Rozumiesz? No to, słuchajcie, dawno mnie nikt nie wyprowadził z równowagi. To jest takim człowiekiem, rozmawiałem jakiś czas temu na terapii, on mnie wyprowadził z równowagi. Znaczy wyprowadził pod tytułem, że ja usiadłem, zapałem się za głowę i mówię, nigdy nie miałem takiego przypadku, od kiedy się nawróciłem, takiej ilości w ogóle niewiary uwolnionej w tak krótkim czasie. To jakaś zasada fizyczna nowa powstała. Bo ja do niego mówię coś, on mówi tak, co mam zrobić? Zadaj mi takie pytanie. Ja mówię, czyli nie wiesz? On mówi, no nie wiem, powiedz mi, co mam zrobić. Ja mu mówię, co ma zrobić? A on mówi, na to od Boga jest? Ja mówię, jeszcze raz mówię, abarat. Wiesz, co ma zrobić w tej sprawie? Nie wiem. No to ci powiem. Powiedziałem mu, podparłem mu to kilkoma jeszcze fragmentami z pisma. Mówię, ty, mam doświadczenie, objawienie, mam słowo. No, a to jest wola Boża. Mówię, jaka wola? Jeszcze się mnie pytasz? No chłopie. Mówię, ty w ogóle, mówię, ty może się pomodlę o twój mózg. Ja tak z nim rozmawiałem, chyba 1,5 godziny. Tyle niewiary, co uwolnił na bardzo krótkim odcinku czasu człowiek.
Ja mówię, że ty w ogóle wybrałeś mnie jako swojego mentora, tak? No to ci mówię, no mówię ci, mówię, napisać ci mam? Jest tak. Rozumiecie, dlaczego ja się cieszę, na przykład jak słucham takich osób jak Łukasz? Wziął, smok, przeczytał, aha, zrobił, osiągnął sukces. No ja nie wiem. A więc lider jest pierwszy po Bogu do swojego życia. Bo jak nie słyszysz Boga, rozumiesz, to się nie spinaj, tylko idź się zapytaj lidera. No w ogóle to jest prosta sprawa. Nie wiesz czegoś, idź się zapytaj. Być może po tej informacji od lidera rozjaśni ci się w głowie i będziesz lepiej słyszał Ducha Świętego w tej sprawie. Ile razy tak miałem, że nie wiedziałem, przeczytałem książkę Kenneta Hagena, już wiedziałem o tych sprawach do końca życia. Człowieku już dziękuję uprzejmie, objawienia zaczęły przychodzić jedno po drugim, zbudowałem cały system myślowy i koniec, zwyciężyłem. Ale póki nie przeczytałem tej książki, nie działa! Pamiętajcie, odrzucenie to jest pierwszy wróg zależności zdrowej. Jeżeli odczuwasz dyskomfort w zależności, to znaczy, że mamy do czynienia z odrzuceniem. Boisz się, że zostaniesz odrzucony tak jak zwykle. Po prostu. Musisz to zwalczyć. Przyjaciele, każdy syn ma ojca. Każdy ojciec ma syna. Nic to nie prowadzi, nie poradzimy, to jest odwieczne prawo natury. I musimy zacząć rozumieć to, że tak jest tutaj w Kościele. Możesz wziąć to wino i jakiś ktoś tam będzie chleb. Wiecie, ja zostawiłem to na koniec dzisiaj, wiecie, czasami robimy tutaj te wino i ten chleb. Jakąś taką namiastkę tego w ogóle wspólnego jedzenia, bycia razem. Jak będziecie to, a może wiesz co, może byś to dał Przemek komuś, a ty byś wziął na prawo. Wiesz jak, chciałbym żebyś, kiedy teraz będziecie razem jedli, żebyście mieli tą świadomość, że należycie jeden do drugiego. Taka jest jedno z takich informacji proroczych, jeżeli chodzi o wspólne jedzenie, jest to, że jesteśmy jedno. Jedno złamał chleb i brodą. Jesteśmy jednym Kościołem. Jeden Bóg nas zbawił, jeden Chrystus za nas umarł. Jedno ciało nas uzdrowiło i jednym ciałem się staliśmy. Jak będziesz jadł teraz i pił, to pomyśl o Kościele właśnie w ten sposób, jak Ci powiedziałem. Pomyśl też o duchowych zależnościach, o duchowej mentorstwie. Po prostu przynieś to Bogu. Przejawia się będzie coraz potężniej ojcostwo Twoje. Ojcze, dziękuję Ci za każdego człowieka, który podjął decyzję bycia w zależności, duchowej zależności, miłosnej zależności. I dziękuję Ci, że on to ojcostwo będzie otrzymywał. Dziękuję Ci, Ojcze, za wspólne zaspokojenie. Dziękuję Ci, że jesteśmy jednym ciałem. Dziękuję Ci, potężny, wielki Boże.
Uwielbiam Cię za to. Kłaniam Cię Tobie. Holy Jesus Christ, thank the Lord. Holy Spirit Jesus. Jeżeli w Twoim sercu gdzieś powstało jakieś zadry wobec ludzi w Kościele, wyznaj taką grzechę. Jeżeli miałeś jakieś animozje, miałeś problemy wewnątrz siebie, że nawet nie uwolniłeś tego do nikogo, ale gdzieś powstała jakaś zadra, jakiś problem. I to zaczęło rodzić jakąś zgardę. Wyznaj taką grzechę. Możesz to po prostu. Obmyj się w krwi. Jeżeli masz potrzebę, żeby iść komuś powiedzieć o tym, że byłeś wobec kogoś nie w porządku, to możesz iść do niego. Możesz podejść do niego i to zrobić. Teraz, później, nie ma potrzeby. Ale nie zostawiaj tego. Nie bój się. Nie bój się drugiego człowieka. Uciekaj. Nie uciekaj od tej miłości. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty, Święty Duchu, w taki sposób poprowadzisz. Chwała Ci, Jezus. Hallelujah. Hallelujah. Wywyższam Cię. Dziękuję Mu teraz za to, że jesteś częścią Kościoła. Może potrzebujesz podjąć decyzję dzisiaj w uległości wobec jakiegoś lidera. Podejmij ją teraz właśnie. Powiedz, Ojcze, ja chcę być blisko tego człowieka, chcę się z nim przyjaźnić. Chcę, żeby jego ojcostwo przelewało się na mnie. Chcę doświadczać w pełni Twojego ojcostwa, Ojcze. Połącz mnie. Ojcze, Ty wiesz, że ja sam nie potrafię różnych rzeczy po ludzku zrobić. Połącz mnie z tym człowiekiem. Módl się teraz o takie połączenia. Módl się, żeby to nastąpiło, takie połączenie. Właśnie takie połączenie. Możesz nie umieć, to nieważne, że nie umiesz. Możesz mieć problem z emocjami wobec innych ludzi, ale przynieś tu Jezus. On to zrobi, On pomoże. Ja miałem bardzo duży problem z emocjami wobec innych ludzi. On mi pomógł. Uznaj Kościół za swój. Więc Ojcze, to jest mój kawałek podłogi, mój kawałek królestwa. Więc Ojcze, ja będę dbał o ten Kościół. Ja będę rozwijał ten Kościół. Będę rozwijał innych ludzi w Kościele. Więc będę dbał o innych ludzi. Powiedz, Boże, ludzie są dla mnie ważni. Może temu wyznaniu towarzyszyć mały akt wiary, ale to wystarczy teraz. Nie musi być więcej. Mały akt wiary. Na podstawie tego aktu wiary, to jest ważne, są Ojcze dla mnie ludzie. Są ważni dla mnie. Pomóż mi, abym mógł ich ciężary nosić. Naucz mnie tego, Duchu Święty. Jak mam to robić? Naucz mnie, jak mam używać darów Twoich, aby pomagać innym. Naucz mnie też prosić o pomoc. Naucz mnie prosić o pomoc. Naucz mnie żądać miłości w ten zdrowy sposób. Aleluja. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam na tym miejscu prawdziwą władzę i zależność w Duchu Świętym. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że krew Chrystusa, ona nas otacza i zachowuje nas od wszelkiego wypaczenia. Ja przyklinam wszelkie lęki, wszelkie niepewności, wszelkie niedowiarstwo na duszę. W imieniu Jezusa. Amen.